Spotykamy się dzisiaj w Komarnie, ponieważ okazja jest też wyjątkowa. Jest to czas tuż przed świętami Bożego Narodzenia, ale też podsumowujemy piękną inicjatywę Koła Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych Oddziału w Komarnie, którzy postrzegając wszelkiego rodzaju inicjatywy, które są ich udziałem, wpadli na pomysł, że może spróbujemy poszukać możliwości, żeby wesprzeć rodzinę, która posiada, która ma dziecko niepełnosprawne, Lenę. Akurat szkoda, że jej dzisiaj tutaj z nami nie ma, ale jest chora. I podjęli taką inicjatywę sprzedaży choinek, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży chcą przeznaczyć na leczenie Leny. Pragnę w tym miejscu bardzo gorąco podziękować za tą inicjatywę. Myślę, że inicjatywa jest piękna, tym bardziej, tak jak wspomniałem, zrodzona w tym okresie. Środki zgromadzone ze sprzedaży znajdują się w tej kopercie, którą pragnąłbym przekazać na ręce rodziców. I cóż, życzyć przede wszystkim dużo zdrowia dziecku, dużo samozaparcia rodzicom, bo muszą one tutaj, oni tutaj poświęcają najwięcej czasu. I miejmy nadzieję, że za parę lat Lena wyzdrowieje, będzie normalnie funkcjonującą dziewczynką, czego z całego serca jej życzymy, bo tak to się wszystko układa. Niestety w naszych środowiskach są różne osoby, ale takich inicjatyw jak ta potrzeba dużo więcej. Dlatego jeszcze raz dziękuję na ręce koła, bo tak jak powiedziałem, pomysł wspaniały, inicjatywa wspaniała, a tym bardziej skuteczna, to dowodów wdzięczności nie powinno w ogóle brakować. Dlatego jeszcze raz dziękuję, a Państwu, Laszukom, życzę, tak jak wspomniałem, dużo sił i na te święta dużo zdrowia, spokoju, a nowy rok niech będzie czasem, gdzie będziecie mieli jak najwięcej radosnych dni, wynikających między innymi z faktu, że Lena będzie się czuła coraz lepiej, będzie coraz zdrowsza, będzie chodziła i rozwijała się z radością nie tylko dla Was, ale dla nas również. Wszystkiego dobrego i pragnąłbym przeznaczyć tą kopertę. A skoro jestem jeszcze przy głosie, to chciałbym na ręce koła też złożyć życzenia im, ich rodzinom. Życzyć dużo zdrowia, pięknych, spokojnych świąt. Niech COVID Was omija, a niech się rodzą takie piękne inicjatywy jak ta, bo tym bardziej należy podkreślić, że ona się urodziła tuż przed Bożym Narodzeniem. Dlatego tym bardziej ogromny zaszczyt. Ja czuję się też zaszczycony, że mam możliwość przekazania tych środków i myślę, że one będą naprawdę piękną pamiątką po Waszej inicjatywie. Wszystkiego dobrego. Witamy serdecznie, jesteśmy rodzicami Lenki, która choruje na rozszczep kręgosłupa z współistniejącym wodogłowiem, w związku z czym ta choroba też ma zupełnie inne dolegliwości przy tym towarzyszących, takich jak pęcherz neurogenny, który jest troszeczkę wadliwy, ponieważ nerwy, które zostały uszkodzone przez ten rozszczep kręgosłupa, wpływa bezpośrednio na nieprawidłową pracę pęcherza. Również też ma niedowład wiotki kończyn dolnych, więc Lenka, mając w lutym skończy 2 latka, jeszcze nawet nie chodzi, ale rehabilitujemy się, uczestniczymy na zajęcia wczesnego wspomagania, tam również mamy rehabilitację, jeździmy prywatnie, jeździmy do różnych lekarzy, specjalistów, takich jak ortopeda, neurolog, chirurg, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że dzięki zbiórkom oraz wpłatom darowizn oraz teraz zbliżają się rozliczenia podatkowe,
więc liczymy też również na wsparcie innych osób, którzy przy rozliczeniach będą chcieli przelać nam 1% swojego podatku. I dziękujemy również pomysłodawcy tej całej zbiórki, która no bardzo nas zszokowała, bo jednak no to jest niespodzianka, taka sama akurat przed świętami. Ja jako prezes sekcji w Komarnie chciałbym tutaj dołączyć się do życzeń i podziękowań pana wójta gminy Konstantynów. W szczególności tutaj dla Daniela, który zorganizował tą akcję. Wymyślił tutaj i zorganizował choinki, a następnie tutaj zaangażował kolegów z sekcji do tego, aby pomogli mu w sprzedaży. A pieniądze z tej sprzedaży przeznaczył na bardzo szczytny cel, czyli pomoc chorej, niepełnosprawnej dziewczynce. Myślę, że w tym okresie świątecznym te pieniądze na pewno się rodzinie przydadzą. Będzie to jakieś wsparcie. I jeszcze raz chciałbym podziękować tutaj wszystkim kolegom, którzy wzięli udział w tej akcji i pomogli. A w szczególności dla Daniela.